piękna. Hop. Weźmy. Odwróćmy. Jezu, ale jestem głupi! Cześć wszystkim, witajcie, z tej strony Jacob, a to jest ponownie Days Gone. Kontynuujemy od miejsca, w którym skończyliśmy poprzednim razem. Jeśli pamiętacie poprzedni odcinek, to to bardzo was pozdrawiam generalnie. Sorry, że generalnie taki dzisiaj jestem lekko rozgarnięty, ale po prostu wróciłem po prostu z zajęć przed chwilą, co dosłownie, także no ja nie mam za bardzo co robić. Moi drodzy, jesteśmy to w tym domku, nasz kumpel Buzer tutaj sobie leży i wypoczywa. Tymczasem my sobie sprawdzimy, co my tu mamy. Tu mamy jakąś szafkę na broni, a tu mamy tak. Szafa podstawowa, brak przechowywalnej broni boczna, 9 mm. A czy to są z kusza, albo kusza włóczęgi, wyposaż. Ulepszona wersja standardowej kuszy niedostępnej, to co mam. Dobra, czyli w zasadzie tutaj już konkretna rozgrywka się nam szykuje. W ogóle, jeśli zauważyliście, to udało mi się w końcu ogarnąć mikrofon. Tak. Nareszcie mi się udało. W ogóle sprawdzę, przepraszam, ale muszę sprawdzić, czy przypadkiem nie nagrywam dwóch ścieżek oddzielnie, bo jeśli nagrywam dwie ścieżki oddzielnie, to będę miał generalnie lekko nieciekawie. Okej, moi drodzy, problem zażegnany, okazuje się, że nie miałem rozdzielonych ścieżek, po prostu już problem generalnie jest naprawiony. Mamy jakąś skrzynkę na amunicję, także zbieramy sobie wszystko. W ogóle mamy jakąś kuszę tutaj właśnie, zobaczmy co tutaj mamy. To mamy ten, kusza włóczęgi, a bo tutaj nie możemy z niej korzystać. Dobra, sprawdźmy sobie w takim razie, chyba nic tutaj więcej nie mamy do zebrania, więc zwyczajnie wyjdźmy sobie stąd. I pójdźmy sobie o tam w dół, tam mamy 500 metrów z tego co widzę. Także podejrzewam, że czeka nas przejażdżka samochodem. I o matko Deacon, czemu tak wolno chodzisz? I gdzie mogę zejść? Nawet sam nie wiem, szczerze mówiąc. Deacon! Gdzie mam spać jakoś wciśniętą źle? Chwila, muszę sobie sprawdzić ustawienia. Myszy, klawiatura, czułość myszy. Kamera śledząca, wibracje, wskaźniki PD. Przytrzymaj! Sterowanie przyciągiem, koron interfejsu. Dobra, chyba... Nie wiem, czy problem generalnie naprawiłem, ale generalnie o ja pierdzielę, chyba tędy się schodzi. Buzer, dokładnie. Z twoją ręką nie jest dobrze. No, mać. No i dobra, jest o wiele lepiej. No, trzeba będzie Buzerowi pomóc, jakby nie patrzeć, bo to dobry ziomuś jest. Okay. Co my tu mamy? Na pewno mamy szmaty i butelki na mołotowy, to się na pewno przyda. Co tu my tu mamy jeszcze? Kurde, ile śmieci. Ile śmieciów. Takich jak ja, adumc. Dobra, co tu mamy jeszcze? Tu mamy jeszcze piwko, moje paliwko. Mamy coś tutaj jeszcze? A tutaj mamy tylko ten cały. Kondycja wyczerpana, okej. Czyli na pewno będę musiał pójść w kondycję. To na pewno... To na pewno w kondycję będę musiał pójść, żeby szybciej biegać ogólnie. Przejść szybko do bramy przez kryjówki, by uniemożliwić przeciwnikom dostanie się do środka. Okej, dobrze wiedzieć, co my tu mamy. Tego motora chyba nie użyję. Albo potrzebuję pewnie paliwa. Bo to mi się wydaje, bo tutaj tam generalnie, bo wiem, słyszałem w recenzjach, że w tej grze... Benzyna. A, mogę przytrzymać, dobra. Mogę generalnie przytrzymać z tego, co wiem, benzyna jest tutaj dobrym deficytowym, więc trzeba będzie chyba z niej korzystać. Albo mogę zatankować ten motor chyba. Mogę zatankować ten motor? Albo nie mogę, albo ten motor po prostu pozostawiłem gdzie indziej. Dobra, upuśćmy może jednak tą benzynę. Upuść benzynę, Deacon. Dziękuję. Okej, okay. Tworzenie bełtów. Możesz pozyskiwać nowe bełty do kuszy, tworząc je z cendrowych gałęzi i zrobić drewniany promień, natomiast ze złomu grot. Połącz oba elementy w kole przetrwania, rozwijając kategorię kuszy i tworząc bełty. Co jest, kurde?
Buzer, nie śpisz? No, co tam? Właśnie widziałem, jak ktoś kręci się koło kryjówki. Co? Co tam robi? Nie wiem. Pójdę za nim. Sprawdzę, czy jest ich więcej. Biegam bez odbioru. Dobra, w takim razie, ale jednak wiecie co, wezmę sobie tylko przy dostępności, wezmę tylko stukni, żeby do sprintowania, bo jednak to jest bardziej wygodniejsze. Tam jest ten podążaj za łupieżcą. Rozumiem, że muszę za nim chodzić po prostu i nie mogę za bardzo... Okej, przekradnijmy się. Aha! Po pierwsze, nie dość, że kamerka mi się zbugowała, to jeszcze muszę ją włączyć ponownie. To jeszcze zginąłem! Super! Dobra, jeszcze raz. Co jest, kurde? Buzer, nie śpisz? No, co tam? Właśnie widziałem, jak ktoś kręci się koło kryjówki. Że co? Co tam robi? Nie wiem. Pójdę za nim. Sprawdzę, czy jest ich więcej. Biegam bez odbioru. No dobra, w takim razie idźmy za tym ziomeczkiem. Co on nas chce? I na pewno nie będę już rzucał się ze skarpy. I o ja pierdzielę, czemu mi się resetuje kamerka. Halo. Tu nie rozumiem naprawdę. Resetuje mi się kamerka, nie wiem dlaczego, ale po prostu na razie ją wyłączę. Nie chcę generalnie, żeby potem były problemy podczas montażu. Chyba, że już mi działa. Włącz tą kamerkę. Nie no, zepsuła się kamerka mi. Nie rozumiem naprawdę, mam ostatnio ogromne problemy z kamerką. Nie pomagają żadne aktualizacje, żadne nic. Pewnie może jakiś sterownik trzeba będzie znowu zaktualizować. Wykonując ataki z ukrycia, przykucnij przy użyciu kontrol, aby powodować mniej hałasu. Okej. Okay. Co znalazłeś? Tak jak mówiłem, ci włóczęcy, których widzieliśmy na jednym motocyklu, zaszyli się tu niedaleko. Dobra, wysek. Jak się zrobi ciemno, wejdziemy tam, zajebimy skurwieli, a potem się rozmieścimy. Ale wiesz, że mają gnaty. Jeden z... Kurde, kogoś widzisz... O, fuck! Double kill! Więcej nabojów. Okej, miejmy nadzieję, że nie przyciągniemy tutaj ziomeczków. O, co tu jest? Podstawowa broń, M7. To już moje. A, bo tu mam, ale tu mamy pistolet. A, bo zamieniłem sobie. Zamiast tego, dobra. Co my tu mamy? Środek sterylizujący, dobra. Weźmy sobie tylko, zmontujmy tłumik. Przyłącz. Kurde, może... Nie wiem, czy mam asystę celowania włączonego. Spokojnie. Kurde, szkoda, że tu nie ma żadnych wskaźników wykrycia, ale chyba to jest pewnie kwestia tego, że gram na poziomie trudnym. A to co? Słyszysz to? Cie. Mordo, niczego nie widzisz. Spokojnie. Nie wstawaj. Dobra. Przeszukajmy. Weźmy sobie może kamienia tutaj, weźmy jakiegoś. Wabik. Nie, wolę roka. To jest na zombie, a ja chcę kamień, dokładnie. Dobra, hop. Weźmy... Odwróćmy... Jezu, ale jestem głupi! Bom. Cholera, mało nabojów. Zapaszeń jakiś wariat. Pięknie. To już wszyscy. Załatwieni. Dobra, nie załatwiłem tego tak muszę specjalnie, bo cicho, ale... Kurde. Sukinsyn. Wara od góry O'Leary. Buzer, znalazłem ich obóz. Tylko kilku włóczęgów, którzy chcieli zająć nam kryjówkę.
Dobra. Celowanie opadaniem. Na bałty wystrzelone z kuszy działa grawitacja, przez co lecą coraz bardziej opadają. Kiedy strzelasz kogoś do jakiegoś daleko, celuj nieco wyżej, żeby mieć pewność, że trafisz. Tylko przeprowadzę na północ. Najpierw trzeba ogarnąć ci łapę. Potem pogadamy o ruszeniu w trasę. Dobra, idę do motoru. Bez odbioru. A mamy wszystko maksymalnie, także na razie nie musimy się martwić. A, idzie. Wróć do swojego motocykla. Dobra, weźmy sobie kurza włóczęgi. Ach, cholerne świrusy. Okej, rojaki są wrażliwe na światło, przez zazwyczaj wychodzą... Kurde, no! A czyli musimy, rozumiem, tutaj się skradać, żeby najzwyczajniej nikt tutaj nie podszedł. I żeby żaden tutaj... Żeby żaden zombie, czy raczej świrus, jak tutaj... Jak tutaj nazywają ich w grze, no to trzeba być ostrożnym. Brzydka pogoda może wpływać na zdolność widzenia i słyszenia przeciwników. Dobra, oni mnie na razie nie widzą. Spokojnie. Ach, pieprzony deszcz. Jak jest wirusy, to zaczyna kurwa padać. Czemu tu ciągle pada? Chyba jesteśmy coraz bliżej motocyklu naszego. Muszę być już blisko. Dobra. Chyba nie tędy. Wolę zejść jednak tędy, bo... Nie, nawet tędy się nie pisze, bo tutaj kondycja wyczerpana. Dobra. Odpocznijmy w takim razie chwilę. Weźmy sobie pistolecik w razie czego. Żeby nie powodować hałasu. Dobrze, dobrze. Nie widzisz mnie, dżentelmenie szanowny? O, widzi mnie. Kurde. Spokojnie. Muszę się dostać do motocykla. Coraz bliżej. Dobra, na chillku. Na chillku. Pewnie czeka nas w tej grze dużo skradania się, takie właśnie przekradania się przez tych pojedynczych motherfuckerów. Oni mnie na razie nie widzą, także jest póki co bardzo dobrze. Przekradnę się tutaj pomiędzy skałami. Zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze jest. Tutaj mamy amunicję, czy tam szmatę. Okej. Na chillku. Ja co prawda jestem od niego daleko, ale ja wolę przeczekać. Niech przejdzie. Muszę go znaleźć. No, dziecinko, gdzie ty kurwa jesteś? Chyba, że jesteśmy bezpieczni, bo możemy sobie odpowiedzieć dalej. To tu go zostawiliśmy. Oho! Chyba nie ma. Maszyna zniknęła. My chyba będziemy tropić nasz motor, prawda? Kurwa! Jeszcze Copeland! Ej! Ty jesteś z obozu Copelanda! Gdzie mój motor, kurwa! Ej, stój, czekaj! Możesz ty! Nie zabrałem ci maszyny! Słowo! Nie zabiję cię! Przestań uciekać! Jezu Chryste! Spytaj Copelanda! Ja nic nie wiem! Hej! Tylko mój motocykl! Nic nie zrobiłem! Możesz, kurwa! Dobra, to teraz cię zabiję. No dobra. Dobrze, jesteś tam? Tak, masz swój motocykl. Nie. Ludzie Copelanda zdążyli go zgarnąć. Idę do jego obozu. Jego na odbiorę. Kurde, niedobrze, bo miło... No, on ucieka do cholery jasy. Mam słabą kondycję. Kurde. No to jazda. Dobra. Otwieraj!
No! Sergeant, to ty? Jakiś skurwiel podjebał mi motor! Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Musisz pogadać z Maciu. Dobra, właśnie do niego szedłem. Tak po prostu. Tak po prostu bez powodu. Strzelałem do typa. A wpuśćmy go sobie. Dobra. Hej, Manny. O, dawno cię tu nie widziałem. Albo byłem zbyt zajęty. Pracuj ciężko, a dostaniesz michę. Ta, życie obozowicza. No, życie obozowicza. Czytałem kiedyś książkę. Zen i sztuka naprawy motocykli. Znasz ją? Nie, nie miałem czasu na czytanie książek w dawnych czasach. No, prowadziłem warsztat. Farewell. Kazałem ją przeczytać mechanikom. Bycie mechanikiem wymaga wielkiego spokoju umysłu. Spróbuj pracować z pustym brzuchem. Na pewno się skupisz. Manny, szukam motocykla. Serio? O, o. Tego nie chcesz. A czemu nie? Dopiero co go przywieźli. Jakiś durny sukinsyn porzucił go w syfie, żeby zardzewiał. Do tego go zajeździł. Ten głupek chuja wiedział o motocyklu. Tak mówisz? No, mówię ci. Był strasznie zniszczony. Znaczy, rozłożyliśmy go. Nawet nie miał pompy paliwowej, aby się przydała. O, stary, pompy paliwowej. Takie jak ta? No tak. Właśnie taki, Manny. O, okej. Widzisz, kiedy mówiłem głupek, miałem na myśli... tych głupków, którzy przywieźli maszynę. Wiesz, nie przywiązali jej porządnie, przez co cały czas była się na pasę i... Dick, pogadajmy. Ty kurde, jak ktoś obraża motor, to ten Dickon. Znowu tutaj była. Tutaj oberwaliśmy. Znowu jej czyści. Już dwa razy to byłem. Niektórzy mówią, że szukają ciebie i Luzera. Wiesz jak jest. Ludzie w syfie mówią o różne rzeczy. Ludzie tutaj dbają o swoich. Ale po kilku dniach bez jedzenia... Czy ja mam takie wrażenie, ale... że dialogi są zagrane nad za cicho. Łapiemy trochę pstrągów. Do jeziora spływa woda z roztopów. Nikt go nie zarybia i wkrótce nie będzie czego łowić. Chyba wszędzie tak się dzieje. O kurde, LCMG nawet laska ma, no noise. Na dzieciaka przyjeżdżałem tu polować ze staruszkiem. Budowaliśmy ambony myśliwskie, kładliśmy na dole lizawki i jazda. Czasami mieliśmy tyle dziczyzny, że nie mogliśmy tego przejeść. Z tego co wiem, kiedyś takie zabawy były nielegalne. Wiesz, ojciec uznawał jedno prawo. Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Szkoda, że nas teraz nie widzi. Ameryka, kraina wolności. Bez dwóch zdań. Widziałem ostatnio Leona. Tak? Miał mi coś przywieźć. Tak mówisz. Ludzie tutaj bardzo cierpią, Dick. Ach, Leon. Tak mówiła, że zniknął. Nikt go nie widział. To może tak. Znajdź jego skrytkę i wróć do mnie. Do mnie, Dick. Jeśli tak zrobisz, wiesz, zobaczymy co dalej. Motocykl, który twoi ludzie ukradli, a potem rozbrali na części. To zło, Dick. Zło. Aha. Będę to miał na uwadze. Fajna czapka. Co? Nie, ta. Trzymaj łapy przy sobie. Wyluzuj. Leon nosił taką czapkę, nie? Kup, przysięgam ci, że... Dosyć. Chcesz robić interesy w moim obozie? Musisz zrobić dla mnie parę rzeczy. Kup! Kurwa. Okej. I tak to jestem, więc czego chcesz? Co mi się podoba. Grupa włóczęgów napada na moje konwoje zaopatrzeniowe. Wprowadzili się do wieży radiowej na zachód od góry Oliri. To nie twoje podwórko? Nie, nie moje, ale zajmę się nimi. Tak właśnie myślałem. Czyli co? Jesteśmy pod butem tego typa, bo my zabiliśmy mu człowieka, a on nam zarąbał motor.
No to trochę przejanie pawlone, szczerze mówiąc, bo tak, żeby tak szczerze. Mam takie wrażenie czasami, że dialogi w tej grze po pierwsze są zagrane. Czy Boże, przejęzyczyłem się. Są za cicho nagrane, to chciałem powiedzieć. Dlaczego tu jesteś? Dick. Czekaj, chciałem cię tylko przeprosić. Nie wiedziałem, słowo. Masz blade pojęcie, ile czasu spędziłem dłubiąc przy tym motocyklu? To był motocykl Wu-Chengów, Manny. No wiem. Wynagrodzę ci to, przysięgam. Zrobiłem coś nowego. To gówno nazywasz motocyklem? Wiem, to nie jest... Słuchaj, rozejrzę się za nowymi częściami. Załatwię to. Przysięgam. Dobra, co z moim customowym bakiem, Manny? Wiesz, tym, który dostałem od zmarłej żony. Za czymś takim też się rozejrzysz? Jezu, Dick, przepraszam. Zejdź mi, kurwa, z drogi. Czego chcesz? Opowiem, że nawet mu się nie dziwię. Obóz Copelanda, zaufanie, okej. Okay. Ostra jazda. Wątki fabuły. Manny, no, Czyli w zasadzie... Dobra. Mniejsza z tym, Manny. Obozowi mechanicy, obozowi mechaników zatankujesz motocykl, a także naprawisz, spersonalizujesz i użyjesz i ulepszysz jego części. Kontynuuj. Okej, czyli mamy co? Na razie nie mamy zbytnio hajsu, mamy 100 kredytów. Wydajność, silnik, czyli co? Będziemy customizować swoją maszynkę tak jak w grach wyścigowych, rozumiem. Pojemność baka. Poziom zaufania wymagane. Kurde! Ale będzie do roboty na streamach. Coś mi się wydaje, że tak właśnie będzie. O, jakieś tam osłony. Użyto. Mogę użyć. Wyposaż. Osłona 1. Przedni błotnik. Nie ma tu nic ciekawego, po prostu obecnie wyposażono. Okej, okay, czyli co? Ta, dobra. Najzwyczajniej w świecie rozumiem, że mogę nawet tego motocykla użyć. Dlaczego tu jesteś? Jak sobie chcę? No bo... Jezu, nawet to w motoru nie stało. Okej, driftowanie. Podczas przyspieszenia przy użyciu W stuknij spację, żeby wykonać drift. Driftowanie podczas kręcenia pozwoli ci szybciej brać zakręty. Okej, utracony motocykl. Jeśli stracisz motocykl, utopisz go na dnie jeziora, zrzucisz skliwo albo zgubisz że farewell, ale wciąż jesteś w okolicy. Możesz użyć mamy, żeby sprowadzić go do pobliskiej lokacji. Okej, czyli będę musiał swojego motocykla pilnować, rozumiem. Jesteś tam? Jestem. Jak się trzymasz? Jak ręka? Mówiłem, będzie dobrze. Dobra, no to podjadę jeszcze do punktu kontrolnego Niro. Uuuu, ale zrobię sobie lift. Bandaży i maści czy czegoś. Jasne, dobra, jak chcesz. Brak zamontowanego Niro, okej. Czyli nie mogę po prostu cisnąć sobie. Nie, masz oparzenia trzeciego stopnia. Zostań tam i odpoczywa, jasne? Będę najszybciej jak się da. Może... O, fuck. Jedź. Może przydało się coś na głowę. Dobra, jasne. Spróbuję coś znaleźć, w sumie. Dobra, jest. Punkt kontrolny. Dobra, au, fuck! Dobra, walka lub ucieczka. Czasami najlepszą strategią jest wziąć nogi na pas. Jeśli masz tą samą kondycję, naciśnij shift, żeby biec sprintem. Okej, okay. Czyli walczymy z zombiaczami. O, fuck! Czyli co? Dobra, widzę na to, że... Ała! Dobra, leczymy się. Muszę sobie... Dobra, spokojnie. Odwrót taktyczny. O, fuck! Jezus Maria, jak cisnął na mnie. Dobra, przejdźmy sobie tędy. Weźmy sobie pistolet. Dobra, weź paliwo do generatora, super. Super, na razie tak staram się na headshota dosłownie załatwić. Ale mi to henrykowo wychodzi. Przeładujmy. Bom. No, co mi pod... Wyj, a nie pawlaj. Nie mogę po prostu, mam za mało kondycji. Kurde. Lecz się.
Lecz się! Dobra, trochę kondycji mi to przywróciło. Headshot. Dobra. Bum. Kolejne trofea. Okej, w takim razie. Wow, ale emocjonująca walka. Kurde, będę się przy tej grze dobrze bawił. Ale wiecie co? Nie mogę zapisać gry zalot motocyklu lub łóżka. Okej. To ja się cofnę do motocykla i wolę zapisać. Tak szczerze. Tak swoją drogą. Myślę, że to jest idealny pomysł. Cofnijmy się do motocykla. Okej, zapisywanie gry. Tak, wiem. Będę zapisywał. Stale. Jak w The Evil Women. Dobra, wyjmę sobie tym motocyklem moim. Podjadę jeszcze dalej. Żeby za bardzo... Żeby mieć po prostu blisko tutaj. Dobra, w takim razie, teraz przejdźmy sobie do... Co my tu mamy? No dawaj, sukinsynu, działaj, działaj. Generator mamy jakiś. Aha. Muszę skołować benzynę. Okej, okay, mamy tutaj szmata, ekwipunek pełny. Co my tu mamy jeszcze? Tu mamy sporo rzeczy w ogóle do eksplorowania i do przeszukania, więc tak naprawdę będę się... Trzeba będzie się sporo rozglądać za rzeczami. Au! To jebłem nieźle w te drzwi. To jest zamknięte. Zamknięte. Tutaj ich pewnie też. Nawet się nie będę zastanawiał. Dobra. R szybki zapis. Bardzo chętnie. Czyli zapisy, czyli mogę tutaj sobie sporo zapisywać. Nie będę biegał przez ten czas, bo... A, muszę znaleźć po prostu paliwo. A, tam mamy chyba nawet paliwo, coś mi się wydaje. Albo mogę się mylić. Tak, mamy tam paliwo. No więc tak, bierzemy E. Mamy chyba pełny bak i musimy chyba tutaj nalać. Coś mi się wydaje, ta? Ta. Dobra, F. No to jazda. Dobra. Cholera, to mi ich wszystkich ściągnie na głowę. O fuck. O nie. O nie! Niedobrze. No i skrócę bandaże. No super, ale... Co mi z tych bandaży? Dobra, 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 dobra. Oh fucking hell! Leć się, leć się, leć się. Dobra, chyba wiem na co... Wiem chyba na co czas. Czas, żeby wytworzyć koktajl Mołotowa. Czas, żeby po prostu wytworzyć koktajl Mołotowa i się z nimi pobawić. No czemu nie mogę strzelić w głowę? Mi się skończą medykamenty, tak szczerze. Mołotow. Mamy tylko jeden pocisk. No i dupa! Jestem zjebany. Właśnie teraz. Też nie mam bełtów. Dobra. Bom. Już nie mam nic dosłownie. Nie mam nic. Nie mam żadnego ammo. Żadnej broni do walki wręcz. Mogę tylko jedynie nawalać baseballem. Jeszcze mam mołoto w sumie, przepraszam. Bum. Dobra, to bo... Okej. Płoń, świrusie, płoń! Dobra, trzeba będzie szybko znaleźć amunicję. Głośniki, gdzie te cholerne... Głośniki, gdzie te cholerne głośniki? Dobra, amunicja. Bierz. Nie, nie mogę odejść bez sterylnych bandaży. Najpierw muszę przeszukać jednostkę medyczną. Zamknij się już! Dobra. Czyli po prostu troszeczkę amunicji wystarczyłoby, żeby to załatwić. Dobra, czyli
Też tutaj będą ograniczone zasoby do walki z tymi całymi zombiczami. Także da się to rozumieć. Okej, co my tu mamy? Bandaże. Właśnie tego potrzebuję. Teraz muszę tylko podrzucić to buzerowi. O, witam. Okej, Iniektory Nero można znaleźć w mobilnych jednostkach medycznych w punktach kontrolnych Nero. Dzięki nim zostałe zwiększyć swoje zdrowie, kondycję lub skupienie. Okej. Co to takiego? Kondycja. Kondycja. Definitywnie biorę kondycję. O, sterydy. To są sterydy? A, w sumie czemu nie? Szafka na broń. Co my tu mamy? Dobra, daj mi szafkę na broń. Specjalna jakoś. Mam jakąś specjalną broń? Broń boczna? Nie, nie mam tutaj nic broni. To jest kryjówka taka, do której można chyba się zaglądnąć okazyjnie. Nasza jednostka szykuje się do ewakuacji. Dosłownie kilka minut temu dowiedziałem się, że nasza praca tutaj to strata czasu. Całe setki zarażonych nadchodzą tu autostradą z Ferłem. Nie powstrzymamy. Wycofujemy się! Dobrze, już idę. Wycofaj się! Dobra, o, mamy kolejne materiały do montażu. Witaj w moim świecie, głupi sukinsynu. Dobra, czy mamy tutaj coś jeszcze? Co mogę jeszcze poeksplorować? Mamy to na pewno. Otwórz te drzwi. Jeszcze tutaj. Okej, poszukajmy sobie tego pana. O, mamy szafkę nawet, nie odkryłem sobie. Weźmy sobie, otwórzmy. A, mamy medykamenty, ale mamy maksymalnie. Czy mam w ogóle jak się leczyć? Medykamenty. Koktajl medyczny, apteczka. A mogę jakoś craftować to sobie? Nie mogę tego craftować, czy mogę to użyć? Tak, mogę to użyć. A mogę craftować amunicję tak z ciekawości? Nie mogę craftować amunicji niestety. Ale chyba mamy. Ale z tego co widzę, mogę przeładować sobie o tą moją wiatrówkę. Czy tą strzelbę pojedynczą, czy strzelbę myśliwską, czy co tam jest. Mam jeszcze butelkę. Bierzmy sobie. Coś jeszcze mamy tutaj? Kurwa! No! Halo, Dikon. Okej, czyli to mamy na E. Mam coś tu jeszcze? Mamy coś tutaj. Tu mamy pewnie, będziemy mieli sporo rzeczy. Otwórzmy sobie tutaj. Mam maksymalnie. Buzer, jesteś tam? Buzer, niech cię szlak, odpowiedz. Nie odpowiada, gdzie on polazł. Dobra, wskazówka. Rośliny można zbierać i sprzedawać w obozach, wykorzystywać do tworzenia rzeczy. Niektóre rośliny wysypują... A, kurde, czemu te podpowiedzi są tak wolne? I don't fucking get it. O, tu jeszcze... Jezu, ile tu jest rzeczy? Maksymalnie. No mam tu wszystkiego maksymalnie już praktycznie. Złomu generalnie. Tak. Mam jakiś napalm. Ale to jest dziwne. O, to wygląda jakby dało się zebrać. Dziwne takie uczucie. Dobra. O, skrzyneczka. Jak miło. O, i medykamenty. Spoko. Jeden bandaż. Medykamenty, zawsze w porządku. Ja jestem jak najbardziej za. Czy to mamy coś? Tu mamy paliwko, ale paliwko jest nam niepotrzebne, bo mamy wystarczająco paliwka. I chyba to wszystko, co miałem chyba stąd zebrać. Dalej chyba reszty rzeczy. To jest nie ma. O, ale mam tu... O, medykamenty. Proszę bardzo, apteczka. Szybki zapis. Dziękuję bardzo. Dostarczy do buzerowi sterylne bandaże. Dobra. No to jedźmy w takim razie. Sen John, go. Już dotrzesz do wieży. Moje połączenie radiowe zostało przerwane. Zapłacę ci za przywrócenie. Znasz tych ludzi? Bo załatwienie radio wolno obrachunkowo na osobisty porachunek. A żebyś wiedział, że osobisty. O, w tą stronę. Nie spodobały mi się zasady zakazujące kradzieży, gwałtów, zabójstw. A może są jak ja i po prostu mieli dość twoich bzdurnych teorii spiskowych. St. John, bez odbioru.
Łopanie! Wilczury! Gwałcące się. Ale holy shit, będzie się tutaj działo, coś mi się wydaje. Oj! Będę się dobrze bawił przy tej grze. Tak myślę. Dobra, mamy kryjóweczkę. Zapiszmy sobie szybko. Mam 61% paliwa. W takim razie chodźmy do naszego buzera i zobaczmy, czy możemy mu pomóc. Hej, buzer, wiesz, znalazłem ci coś na łapę. Buzer? Kurwa. Buzer! Kurwa mać, kurwa dick. Mogłem ci ostrzelić ten głupi. Słuchaj, poczekaj. Daj obejrzeć rękę, dobra? Nie, zostaw. No już, radę. Pokaż mi ją. Tam, dobra. Kurwa. Tylko dick. Dzięki, bracie. Ja wyjdę z tego, nie? Nic mi nie będzie. Okej, okay, spieprzali w podskokach. Kontynuuj. Czyli kolejna misja wykonana generalnie. Dobra, moi drodzy. Ja generalnie na dzisiaj podziękuję, bo dzisiaj już chyba wystarczająco zrobiliśmy dużo w dzisiejszym odcinku. I myślę, że na tym etapie myślę, że gra oddaje nam już w ręce świat do eksploracji. Naprawdę. Już nie mogę się doczekać. Myślę, że sobie na streamie, ale jakimś ewentualnie, chyba że nie będzie nic specjalnego do roboty, pociśniemy sobie i zobaczymy, jak się w to gra, bo jak widzicie, mapy jest sporo i będzie co eksplorować. To chyba nawet nie cała jest mapa. Także moi drodzy, ja wam dziękuję za obejrzenie dzisiaj. Przepraszam, że dzisiaj spierdzieliła mi się kamerka, ale mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, lajka, no cokolwiek. Dziękuję wam jeszcze raz za obejrzenie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się i pa pa.